Waldemar mało lepszy. To sobowtór Waldka Kiepskiego w świecie równoległym. Ma ojca Ferdynanda i matkę Halinę. Jest bardzo utalentowany muzycznie. Ma wielki dom i należy do inteligencji. Pewnego dnia stał przed lustrem i zobaczył swego sobowtóra. Ubliżał mu, więc Waldek postanowił go pobić i zamienili się miejscami. Mało lepszy przez cały czas siedział pod stołem i wypił kilka browarów. Następnie znów udało mu się wrócić do dawnego świata. Adam Miłosz to postać parodiująca skoczka narciarskiego Adama Małysza. Po raz pierwszy pobił rekord świata skacząc 298,5 metra. Choć w odcinku Korzenie skoczył 302 metry, ale komentator nie wspomniał wtedy nic o rekordzie. Po tym sukcesie prezydentowa wraz z kibicami taczali się w śniegu. Jego trenerem jest Zenobiusz Broiler. Budzi wielkie kontrowersje wśród rodaków. Boczek, Kiepscy, Ferdek do pewnego czasu i Edzio kibicują mu z całych sił, a Paździoch i Andrzej Ciemniak wręcz przeciwnie. Ten drugi wyprowadził się z rodzinnego miasta Skoczka Pisełki do Obcęgowa Podhalańskiego. Uważa Skoczka za osobę niemiłą i wyniosłą. Ciemniak w trakcie transmisji pobił się z redaktorem w studiu. Marianowi nie podoba się natomiast wysokość zarobków sportowca. Nie przepadają za nim również Kozłowski, Malinowski i Kowalski. Razem z Ferdkiem i Marianem słuchają w piwnicy doniesień ze skoczni i czekają, aż Miłoszowi podwinie się noga. Podczas ostatniego skoku turnieju 6 skoczni skoczył 301 metrów, ale wygrał Sven Kurdensen, pomimo tego, że Adam prowadził po pierwszej serii. Adam Plastik to niedoszły inżynier, geniusz w dziedzinie gospodarki i kultury. Jest karłem i nosi perukę. To on wraz z Kiepskim Paździochem hodował śpiewającą świnię i kapustę. Wystąpił w odcinku pod tytułem Świnia w każdym domu. W jego rolę wcielił się Maciej Zabielski. Adwokat, obrońca Ferdynanda Kiepskiego w jego sprawie. Po raz pierwszy pojawia się w nocy. Następnie znika, po raz kolejny nawiedza Kiepskiego wraz z prokuratorem. Gdy sprawa wychodzi na jaw, zostaje jego adwokatem. Zeznaje na jego niekorzyść. Dodatkowo wnosi o pozbawienie praw obywatelskich. Pojawił się też w telewizji wraz z prezydentem Rzeczypospolitej. Nie darzy sympatią samego Ferdka. W jego rolę wcielił się Piotr Zell. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej odcinków z postaci epizodycznych z Kiepskich. A jeżeli obejrzałeś materiał do końca, to zostaw komentarz o treści Adwokat.